Dzień dobry, nazywam się Ola Lewicka, jesteście w salonie Lipari. Dzisiaj temat hop, siup, ślub. Zobaczcie na piękną Lubikę. Ma na sobie absolutnie podstawowy biustonosz, który się nazywa strapless, czyli pozbawiony ramionczek. I trzyma, mimo że nie ma ramionczek. Lubika może w swoim ślubie tańczyć do końca, do rana w nim, ze wszystkimi wujkami. I nigdy nie będzie takiej sytuacji, że stanie w kącie i zrobi tak, ps, 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 bo biustonosz jest tutaj. Okay? Czyli to jest pewniak. Bezpieczeństwo, obręcz taka na piersi. Musi pięknie trzymać, musi fajnie robić piersi. I podstawowa rzecz. Bielizna do ślubu jest w kolorze perłowym, w kolorze kości słoniowej albo aworio. Druga rzecz, zawsze w komplecie, czyli góra, dół. To są tylko dwie z trzech podstawowych części. Zawsze w komplecie, żebyście budowały swoją kobietę, że teraz już jesteście kobietami. Kochany, bardzo bym chciała, żebyście pierwszy raz w życiu założyły pas. Nawet jeżeli myślicie, że nie macie pończoch, albo że wam niepotrzebny, załóżcie to dla siebie, żeby ten pas poadorował wasze ciało. Zobaczcie, jak to wygląda na nozdrice. On po prostu ma być. On nie jest praktyczny, ale po prostu ma być. Dla was, dla waszego mężczyzny, żebyście się czuły wyjątkowo, ok? Te pasy mogą sobie tutaj się tak swobodnie suwać, mogą sobie być. Mogą być pończochy, może ich nie być. Podwiązeczka. Proszę bardzo. Hops, hops, hops. Zobaczcie. Jak będziecie zakładać, to zapamiętajcie, że zawsze zakładanie podwiązki z pocałunkami jest związane. Ok? Jak będzie ktoś wam zakładał albo zdejmował, to zawsze to ma być w parze. to jest symbol taki, który mówi o tym, kocham swoje ciało, akceptuję je w całości. To adoruję moje ciało.